W naszym kierunku zmierza pan wójt z Krzyszowa. Jeszcze raz, proszę państwa, gratulujemy. Drugie miejsce zajęła gmina Gospodarz, czyli gmina Gromnik. Zapraszamy po odbiór nagrody. Ta nagroda to kwota w wysokości 700 zł. Czekamy cały czas na delegację. Oj, nie spieszy się im odebrać drugie miejsce. Są. I szanowni państwo, pierwsze miejsce w kategorii wieńca współczesnego, bo o takiej kategorii mówimy, zajęła gmina Żabno. Brawo, brawo, brawo. Zapraszamy Żabno do nas na scenę po odbiór nagrody. Jaka kwota nagrody, mili panowie? W kategorii wieńca współczesnego pierwsza rada to jest 750 zł, oczywiście plus 500 do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, więc w sumie 1250 zł. Brawo, piękna nagroda. Czyli pula rośnie cały czas. Gmina Żabno, gratulujemy, drodzy państwo, jeszcze raz, ale gorące brawa do nagrodzonych tutaj na naszej scenie, moi drodzy. Należą się im naprawdę ogromne brawa, bo dużo pracy, wkładu włożyli właśnie w wykonanie tych wieńców. Szanowni państwo, pozostałe gminy to jest gmina Wojnicz, Tarnów, Tuchów, Zakliczyn i Lisia Góra otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne za udział w wysokości 450 zł, także dla każdej gminy. Nie będziecie państwo stratni dla każdej gminy. Oczywiście zapraszamy również po te wyróżnienia pozostałe wymienione gminy Wojnicz, Tarnów, Tuchów, Zakliczyn i Lisia Góra. I drodzy państwo, teraz czas na pamiątkowe zdjęcie podsumowujące. Proszę. Po jednym przedstawicielu zapraszamy z Wojnicza, z Tarnowa, z Tuchowa, z Zakliczyna i z Lisiej Góry. I zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wojnicz się zgłasza, proszę bardzo. Dziewczyny z gminy Gromnik, bardzo proszę, żeby tu szybciutko podeszły na scenę. Dziewczyny z gminy Gromnik, szybciutko by się podeszły. Była pamiątka. Szanowni państwo, jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim grupom wieńcowym za trud, za pracę, za wykonanie naprawdę arcydzieł, bo te wieńce są przepiękne. Tak jak powiedziałem, komisja również była pod wrażeniem i mieliśmy spory problem, niemniej jednak zwycięzcy są wyłonieni. Gratulujemy jeszcze raz, życzymy pomyślności, a przyszły rok pokaże pewno jeszcze większe możliwości z waszej strony. Tego wam życzymy i zapraszamy. Proszę jeszcze tylko pięknie się ustawić do zdjęcia, drogie panie, drodzy panowie. Tak, tak, proszę państwa, brawa dla nich, brawa dla nich. Oczywiście, że brawa dla nich. Pięknie dziękujemy, bardzo dziękujemy wszystkim serdecznie, gratulujemy.
Brzmiało to tak dwuznacznie, bo przecież mamy samych najlepszych sołtysów. W tamtym roku 16 gmin otrzymali wszyscy równorzędne nagrody. To też nie bardzo. Więc w tym roku zdecydowaliśmy taką formułę, że wybieramy sołtysa roku Anno Domini 2016. Panie prezesie, bardzo proszę o ogłoszenie wyników i bardzo proszę oczywiście tu panów burmistrzów, panów wójtów ze swoim sołtysem o podejście tu również na scenę, kiedy będą wyczytywane poszczególni laureaci. Dziękuję bardzo. Brakuje nam na scenie jeszcze Zbigniewa Karcińskiego, wicestarosty Tarnowskiego. Zapraszamy ponownie. No taka praca. Dużo dzisiaj obowiązków, ale jest pan tutaj też potrzebny do kompletu, do wręczenia nagród. Organizujemy konkurs na najlepszego sołtysa. Tu już może nie chodzi najlepszy, ale w każdym razie chodzi o to, żeby wynagrodzić tą ciężką pracę sołtysa. Kim sołtys jest w danym sołectwie, to państwo najlepiej wiedzą. To jest człowiek od czarnej roboty, to jest człowiek łącznik między urzędem a sołectwem i oczywiście rozwiązuje wszystkie problemy na bieżąco. Ja mam małe takie przemówienie, może na samym końcu, jak wszyscy będą sołtysi na scenie, ładnie im za to wszystko podziękujemy. Na razie bardzo prosimy państwa prowadzących o odwołanie nominowanych i wyróżnionych. I już sekundę, zanim tylko odczytamy, jeszcze bardzo prosimy tutaj na scenę pana Tomasza Stelmacha i pana Stefana Dzika, członków zarządu. Drodzy panowie, serdecznie was zapraszamy, abyście tutaj do nas jeszcze podeszli. Jak tylko panowie tutaj do nas dojdą, no to zaczynamy właśnie odczytywać. Drodzy państwo, ja powiem, że patronat nad tym konkursem objęło starostwo powiatowe w Tarnowie. Starosta pan Roman Łucasz. Sponsorem konkursu jest także bank BGŻ BNP Paribas. Nie ma z nami dzisiaj przedstawiciela banku, pana Tadeusza Wójcika, niestety nie mógł być. I bardzo prosimy wszystkich wyczytanych, aby później zostali tutaj do wspólnego zdjęcia, tak więc ustawienie się tutaj z tyłu i zrobienie takie półkole do pełnej fotografii, abyśmy mogli się później pochwalić i zobaczyć to wszystko na portalach społecznościowych. Pan Aleksander Kajmowicz, najmocniej przepraszam. Bardzo prosimy panią Zofię Boczek, sołtysa Paściszowej gminie Zakliczyn, która od niespełna 3 lat pełni swoją funkcję. Prosimy również burmistrza Zakliczyna lub reprezentanta władz samorządowych. Zapraszamy również pana Kazimierza Sarneckiego, sołtysa biskupic radłowskich w gminie Radłów, który od 11 lat jest tamtejszym gospodarzem. Prosimy także burmistrza Radłowa o wręczenie nagrody. To będzie w sekundę. A dobra, to jest. Kolejna osoba to pani Lokadia Madura, gmina Żabno, sołectwo Ilkowice. Kazimierz Sarnecki. Teraz widzę pani Lokadia Madura na naszą scenę wchodzi wraz z burmistrzem gminy i miasta Żabno, panem Stanisławem Kusiorem. Pani Lokadio, zapraszamy serdecznie tutaj do starosty. Zapraszamy panią Grażynę Piesz, sołtysa Rzepiennika Strzeżewskiego. Od 19 lat pani Grażyna jest sołtysem, a nagrodę będzie wręczał burmistrz Rzepiennika Strzeżewskiego. Też zapraszamy. Teraz zapraszamy panią Stanisławę Sysło. Pan Stanisław Sysło, jeszcze raz przepraszam. Gmina Lisia Góra, sołectwo Zaczarnie i pan Stanisław 8 lat jest sołtysem. To staż w latach, drodzy państwo. 8 lat, dużo pracy, dużo wyzwań. Życzymy kolejnych lat sołtysowania. Jerzy Kumięga, sołtys Woli Lubackiej, od 8 lat jest sołtysem. To gmina Rydlice. Będzie wręczał, tak, to gmina Rydlice i burmistrz Rydlic będzie wręczał też nagrodę. Zapraszamy.
Prosimy teraz na naszą scenę pan Dominik Świątek, aby tutaj do nas podszedł. Gmina Wierzchosławice, sołectwo Kępa, Bogumiłowicka. Świeżo upieczone sołtys, można powiedzieć, bo dopiero z dwuletnim dorobkiem. Dwuletni staż, ale ogromne zaangażowanie, drodzy państwo, i poświęcenie. Zapraszamy panią Marię Żywiec, sołtysa Szynwałdu. Pani Maria jest sołtysem od 6 lat w gminie Skrzyszów. Burmistrz Krzyszowa też będzie wręczał nagrodę. Zapraszamy. Pani Marysia jest już z nami, a teraz jeszcze prosimy na naszą scenę pana Zbigniewa Partyńskiego, to gmina Tarnów, sołectwo Zawada. A pan Zbigniew Partyński od 9 lat jest sołtysem. Wójt gminy Tarnów, pan Grzegorz Kozioł, będzie wręczał nagrodę również tutaj wspólnie, tak więc zapraszamy. Włodzimierz Gałka, sołtys Siekierczyna, od 14 lat sprawuje tą funkcję w gminie Ciężkowice. A za panem Włodzimierzem podąża już pan Franciszek Wilk, to jest gmina Wojnicz, sołectwo Dębina Zakrzowska. Moi drodzy, staż 13 lat, tak więc ogromne, ogromne brawa dla pana Franciszka, 13 lat. Ogrom pracy, wyzwań przez te lata na pewno. Kolejnym sołtysem jest pani Irena Zielcina z Żuchowej. Od 7 lat pełni tę funkcję. Gmina Pleśna. Zapraszamy. Natomiast rok mniej, bo tylko 6 lata, to pan Wiesław Szwandork, Szerzyny. To jest sołectwo Żurowa. I zapraszamy jeszcze panią Bernadetę Padło z Miechowic Wielkich. Pani Bernadeta od 3 lat pełni funkcję sołtysa w gminie Wietrzychowice. Drodzy państwo, a już za chwilę ogłosimy, kto został sołtysem roku 2016 roku. Pytanie, do kogo ten tytuł powędruje? Już za chwilę przekażę tą dobrą wiadomość. Starosta Tarnowski, pan Roman Łucarz. Moi drodzy, już za chwilę poznamy sołtysa 2016 roku. Szanowni państwo, i teraz nadszedł ten moment, w którym chcemy ogłosić sołtysa roku Anna Domini 2016. Ale zanim to ogłoszę, chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować moim wspaniałym wójtom i burmistrzom z powiatu tarnowskiego, które ufundowali takie wspaniałe nagrody dla swoich sołtysów. Powiem państwu, że bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi burmistrzami i wójtami. To są wspaniali ludzie, można na nich zawsze liczyć. Dziękuję wam za wspaniałą współpracę ze starostą i oby tak dalej, oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, sołtysem roku powiatu tarnowskiego Anno Domini 2016 został szanowny pan sołtys oczywiście Wojciech Gądek. Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście sołtys ten, jak państwo widzicie, jeżeli pan wójt staż wręcza, to znaczy, że jest z tejże właśnie gminy, z gminy gospodarza dzisiejszej uroczystości. Natomiast 33 lata stażu sołtysa. Myślę, że może już spokojnie wnet przejść na zasłużoną emeryturę. No ale gmina Groni, gorące brawa! To przecież wasz sołtys wygrał. Co tak słabi?
Miutko, gmina Gromni. Ja myślę, że są też powinien... Drodzy Państwo, no właśnie, bo tak z tyłu stoimy i tak się zastanawiamy, co ten sołtys z tą siekierą będzie robił, którą dostał. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy uznali pracę. Nie tylko moją pracę, ale pracę wszystkich sołtysów. Dziękuję serdecznie. Wszystkim obecnym tutaj życzę przyjemnej zabawy na dzisiejszy dzień. Dziękuję. Drodzy Państwo, jak ktoś wieczorami będzie drzewo rąbał, to wiecie kto. Sołtys. Bardzo prosiłem wszystkich sołtysów, tutaj zebranych gości, aby... Jeszcze momencie. Jeszcze prezes, no oczywiście, a ja już chciałem do zdjęcia wszystkich wołać. Szanowni Państwo, drodzy sołtysi, to już czwarty raz, kiedy wybieramy w naszym powiecie sołtysa roku. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa już na stałe wpisała się w nasz kalendarz i odbywa się cyklicznie. Jest to o tyle ważne, że funkcja sołtysa jest często niedoceniana i niewiele osób tak naprawdę wie, jak wiele zaangażowania i wysiłku trzeba włożyć, by być dobrym gospodarzem swojej wsi. Bycie sołtysem to godziny poświęcone na spotkania z ludźmi, wizyty w urzędzie, nieustanne kształcenie wynikające z konieczności bycia na bieżąco z przepisami. Często też sołtys jest powiernikiem ludzkich problemów, a bywa, że adresatem próśb albo i żądań. Duże oczekiwania ludzkie nie zawsze idą w parze z wdzięcznością. Jednak wciąż są ludzie, którzy decydują się podjąć ten trud, tę pracę i chcą pełnić funkcję. Są to ludzie z poczuciem misji, zaangażowani społecznicy, którzy chcą zmieniać rzeczywistość wokół siebie na lepsze. Którzy nie chcą siedzieć z założonymi rękami czekając na zmianę. Oni te zmiany inicjują. To ludzie czynu, którzy chcą się poświęcać dla swoich małych ojczyzn. Za to należy im się podziękowania i nagroda. Stąd też pomysł na ten konkurs. Organizując go jako Stowarzyszenie Sołtysów, chcemy stworzyć okoliczność, w której samorządowcy mogą okazać swoją wdzięczność i wsparcie. Jako były sołtys, a obecnie burmistrz, doskonale wiem, jak ważna jest dobra współpraca z sołtysami. I o ile sprawniej działa samorząd, gdy ta relacja jest dobra. Zaangażowany sołtys to prawdziwy skarb nie tylko dla swojej miejscowości, ale dla całej gminy. Drodzy sołtysi, jako prezes Powiatowego Koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów dziękuję za waszą pracę i trud. Gratuluję wszystkim zgłoszonym do tegorocznej edycji, jak i pozostałym, którzy z pewnością nie mniej zasłużyli na to, aby ich uhonorować. Szczególnie podziękowania należą się panu staroście Tarnowskiemu, panu Romanowi Łucarzowi za objęcie konkursu swoim patronatem, za zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia oraz całe wsparcie, które udziela Powiatowemu Kołu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Panie starosto, serdecznie dziękuję.